O Felicem Virum Beatum Józef, o szczęśliwy mężu, święty Józefie, jakże się raduję, iż tę ofiarę eucharystyczną sprawuję w sanktuarium świętego Józefa. To sanktuarium bowiem posiada szczególne miejsce w dziejach Kościoła i narodu. Kiedy słuchamy Ewangelii, która przypomina nam ucieczkę do Egiptu, przychodzą na myśl słowa zawarte w liturgicznym przygotowaniu do mszy świętej. O Felicem Virum Beatum Józef, cui datum est, i tak dalej. O szczęśliwy mężu, święty Józefie, Tobie dane było Boga, którego wielu królów chciało zobaczyć, a nie ujrzeli, usłyszeć, a nie usłyszeli, nie tylko widzieć i słyszeć, ale nosić na rękach, całować, odziewać i strzec. W tej modlitwie liturgicznej ukazany jest Józef jako opiekun Syna Bożego. Kontynuuje ona następującą prośbę. Boże, który obdarzyłeś nas królewskim kapłaństwem, spraw, prosimy, aby jak święty Józef, który na to zasłużył, by dotykać rękoma i nosić z szacunkiem w swych rękach, w swych ramionach jednorodzonego Twojego Syna, zrodzonego z Dziewicy Maryi, tak i my, byśmy mieli łaskę służyć przy Twoich ołtarzach w czystości serca i niewinności postępowania, abyśmy dzisiaj godnie przyjęli Przenajświętsze Ciało i Krew Twojego Syna i zasłużyli na wieczną nagrodę w przyszłym świecie. O Józefie, mężu sprawiedliwy, gotów podjąć dla Boga każdy trud. Tyś Jezusa stróżem był troskliwym, więc u Ciebie pomocy szuka lud. Idźcie do Józefa, on Wam do Dzisiaj przede wszystkim, kiedy nasza ojczyzna, kiedy Kościół w Polsce i na świecie jest zagrożony przed epidemię, pandemię koronawirusa, nasz sztur modlitewny do świętego Józefa, który jest nazywany pogromcą złych duchów, który jest nazywany nadzieją chorych. Właśnie tutaj pragniemy szczególnie modlić się w uroczystość oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, suma odpustowa. Tu w Bazylice nas jest tylko reprezentanci, ale wokół Bazyliki jest nagłośniony plac i tam również gromadzą się ludzie na zewnątrz. Święty Józef jest tak potężny i skuteczny. Jezus i Maria niczego świętemu Józefowi nie odmawia. To powiedziała święta Teresa Wielka, doktor Kościoła. Będę na wieki uśpiewał o łasce Pana. Moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś, na wieki ugruntowana jest łaska. Utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. Święty Józef to patron na nasze czasy.
tym roku mija 150 lat od uroczystego aktu ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Ta data to nie jest tylko wspomnienie historyczne tego wydarzenia. Boże zamysły bowiem trwają przez pokolenia i często ich owoce są widziane dopiero w przyszłości. Pan Bóg działa nie według naszych zegarków, według naszego kalendarza, ale to, co jest zapisane w opatrzności Bożej. I o aktualności patronatu świętego Józefa nad Kościołem Powszechnym przekonują nas też papieże ostatnich dwóch dekad, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek. Wszyscy oni szczerą miłością kochają świętego Józefa, a każdy z nich w inny sposób podkreślał znaczenie oblubieńca Najświętszej Marii Panny dla Kościoła Powszechnego. Jan Paweł II w ciągu długiego pontyfikatu poświęcił świętemu Józefowi adhortację apostolską Redemptoris Custos, której medytował nad posłannictwem świętego w życiu Chrystusa i w życiu Kościoła. To właśnie w tym dokumencie papież nazwał małżonka Marii patronem Kościoła naszych czasów. Benedykt XVI podczas wielu wypowiedzi zachęcał do odkrycia piękna osobowości Józefa z Nazaretu. Może on być inspiracją dla współczesnych. Obecny papież Franciszek nie tylko mówi o znaczeniu świętego Józefa dla Kościoła, ale także poprzez gesty wskazuje na jego ważność. W tym właśnie duchu zapragnął rozpocząć pontyfikat 19 marca w uroczystość świętego Józefa. W czasie homilii mówił: dziękuję Panu za możliwość sprawowania tej mszy świętej na początku posługi Piotrowej w uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Marii Panny, patrona Kościoła Powszechnego. Jest to okoliczność bardzo bogata w znaczenie. W Ewangelii zapisane są słowa, że Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. W tych słowach jest zawarta misja, którą Bóg powierza Józefowi, aby był kustos, był opiekunem. Opiekunem Maryi i Józefa. Jest to jednak opieka, która obejmuje następnie Kościół, jak to podkreślił święty Jan Paweł II, święty Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa, ale dziś czerze i osłania mistyczne ciało Odkupiciela. To jest Kościół. Choćby te wybiorcze wypowiedzi, one już świadczą, że ta papieska zachęta do odnowienia świadomości patronatu świętego Józefa nad Kościołem. Postawmy pytanie, jaki dziś motyw skłaniał papieża Piusa IX do ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego? Papież ten wskazał, że czyni to pod wpływem trudności, jakie piętrzą się wobec Kościoła, który dąży do przekazania ludziom bezcennego daru zjednoczenia ludzi z Bogiem. A czy dzisiaj te trudności ustały? Niektóre niewątpliwie tak, inne trwają nadal, ale bardziej zasmucające to, że pojawiły się nowe. Z niepokojem spoglądamy na niekończącą się, przybierającą na sile walkę o zabezpieczenie prawa do życia już nie tylko nienarodzonych, ale też ludzi w podeszłym wieku. Ci, którzy zmagają się z ciężkimi chorobami,
Najlepiej byłoby dać zastrzyk. Bez problemu by było. Nawet dla firm ubezpieczeniowych. I to jest szatańskie. I smutkiem napełnia z pewnością promowana przez niektórych ideologia gender, która uderza podstawy cywilizacji ludzkiej opartej na podstawowej komórce społecznej. A tą komórką społeczną jest rodzina. Rodzina jest najświętszym miejscem na ziemi. Tam człowiek przychodzi na świat, tam go żegnają. W rodzinie przyjmuje wszystkie sakramenty święte. Z niepokojem obserwujemy także w naszych czasach nienawistne ataki na fundamenty katolickiej wiary. I te dyskusje nad utrwalonymi, dobrze poświadczonymi przez tradycję Kościoła, zwyczajami, regułami życia. Z tych dyskusji niewiele wynika, ale wprowadza się zamęt do młodych umysłów, do głów, gorycz, rozdrażnienia. Jak zatem w czasach błogosławionego Piusa IX Kościół doznawał ataków, których celem było podkopanie, podwaliny funkcjonowania Kościoła, o tyle dzisiaj dostrzegamy ataki na Kościół, ale w sposób duchowy, ataki na to, co najświętsze. Czy mamy załamać ręce? Nie. Popaść w zniechęcenie? Nie. Tego zrobić nam nie wolno. Gdy Bóg często w najtrudniejszych sytuacjach potrafi interweniować i czasem nawet w sposób cudowny wyprowadzić z opresji. Tego doświadczył święty Józef. Kiedy rozważał możliwość rozstania się z Maryją, kiedy z trudnością szukał miejsca dla narodzin Zbawiciela, kiedy po interwencji anioła udawał się do Egiptu, by chronić go przed Herodem, kiedy z bólem serca szukał wraz z Maryją Jezusa, który przebywał w świątyni jerozolimskiej. Dlatego też mamy to poczucie, że jest obecne to ojcostwo świętego Józefa w Kościele powszechnym. I wobec trudności, jakie napotyka dzisiaj Kościół, wypełniając zbawczą misję jednania ludzi z Bogiem, możemy i powinniśmy zwrócić nasz wzrok na świętego Józefa, na jego postawę. Ukochani w Chrystusie Panu, nasza obecność, nasza modlitwa, wierność Kościołowi, przykazaniom Bożym, to jest najlepsze świadectwo, które się daje wobec innych. Bo Pan Bóg w sprawach wiary posługuje się ludźmi. Człowiek jest mu potrzebny. Człowiek nawet sam siebie nie może ochrzcić. Musi być drugi człowiek. Trzeba modlić się o to orędownictwo. Jest ono ustawicznie potrzebne Kościołowi. Nie tylko dla obrony przeciw zagrożeniom, ale także przede wszystkim dla umocnienia tego zadania ewangelizacji w świecie. Kraje i narody, w których niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły, dzisiaj są wystawiane na ciężką próbę. My pokornie modlimy się, aby Pan Bóg ochronił nas tymi prądami, które idą z Europy, za przyczyną naszej Matki Królowej, za przyczyną świętego Józefa. On jest sprawdzonym patronem na trudne czasy. Święty Józefie, nadzieją chorych i pociechą nieszczęśliwych, módlmy się za ludzi naznaczonych krzyżem choroby, szczególnie za zmagających się z chorobą wywołaną pandemią koronawirusa, aby wsparcie opieką naszego patrona i wpatrzeni w jego życie odzyskali zdrowie, by mogli wypełniać codzienne obowiązki. Prośmy także o siły i zdrowie dla służby zdrowia i służb sanitarnych oraz wszystkich walczących z pandemią.
Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Przychodzisz do nas, święty Józefie, orędownikiem naszym chcesz być. Cichego życia jesteś patronem, pięknem cnót swoich urzekasz nas. O, spojrzyj na nas, święty Józefie, męstwo i wiarę wypraszaj nam. Niech Twoja czuła, ojcowska miłość, szczęście i pokój rodzinom da. Akt zawierzenia. Święty Józefie, opiekunie Zbawiciela i dziewiczy oblubieńcze Maryi, zmagając się z pandemią koronawirusa, oddajemy Twoją opiekę naszą ojczyznę, nasz naród, Kościół na świecie i w Polsce. Uproś u Boga zmiłowanie dla całej ludzkości. Niech Bóg za Twoją przyczyną wyciągnie swoją prawicę i oddali od nas plagę choroby, która się rozprzestrzenia. Niech przywróci zdrowie chorym, zachowa zdrowych, wspiera pracujących. Niech okaże nam swoje miłosierne oblicze. Święty Józefie, miej w swej opiece prezbiterium diecezji kaliskiej, mnie niegodnego sługę, biskupa Łukasza, biskupów seniorów, Stanisława, Teofila, kapłanów, diakonów, braci, siostry zakonne. Zachowaj nas w prawdziwej wierze i jedności na służbie Kościołowi. Powierzam Twojej opiece rodziny. Upraszaj im wzajemną miłość i pokój. Pomagaj w wychowaniu dzieci. Wspieraj w codziennych troskach i kłopotach, aby rodziny chroniły życie, troszczyły się o katolickie wychowanie kolejnych pokoleń Polaków. Patronie samotnych, opuszczonych, Twojej opiece daję bezrobotnych, bezdomnych, chorych, cierpiących. Święty Józefie, uwrażliwaj nas na ludzką biedę. Spraw, abyśmy nie przechodzili obojętnie wobec tych, którzy szukają pomocy. Zawierzam Ci wszystkich czcicieli, pielgrzymów, łączących się z nami za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Wejrzyj na ich wiarę. Spraw, aby doświadczyli mocy i działania Boga, a wsparci Twoją opieką wzrastali w świętości. Prosimy Cię, święty Józefie, abyśmy wpatrując się w świętość Twojego życia, umieli w duchu posłuszeństwa rozeznawać i wypełniać wolę Bożą, kierując nasze starania, wysiłki ku większej chwale Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami.